Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie. World of Warships, dziś uwalniamy Krakena na pancerniku Iowa. Co za bitwa. Tutaj najprawdopodobniej rekord zrobiłem obrażeń. W otwartej becie przekroczyłem dwa razy, albo raz, 200 tysięcy. Tutaj się to jeszcze nie udało, niemniej ten wynik jest naprawdę konkretny. Więc możecie zobaczyć, jak to tutaj się potoczyły losy naszego pancernika. Początek jak zawsze niemrawy. Zanim się to całe towarzystwo gdziekolwiek doczłapie, no to chwila minie. Jeszcze żeby było trudniej, to muszę tutaj zmienić kurs. Co prawda to nie stanowi problemu, bo widać, że tutaj punkt C sobie przeciwnicy zwyczajnie raczej odpuścili. Widać, że na dole mamy główne siły, są cztery pancerniki, tam dwa czy trzy krążowniki. Więc na punkt C tam udały się resztki floty. No jeśli chcemy w sobie w coś konkretniejszego postrzelać, to no Mioko też wygląda apetycznie i płynie ładnie, ale już jak widać przestało płynąć ładnie, więc można je sobie odpuścić. A tutaj proszę bardzo, ile celów do wyboru, do koloru, cała śmietanka. Ten szczors już mnie zainteresował, bo widać, że płynie sobie tak na spokojnie, idealnie do nas ustawiony jest. O, zobaczcie. Nie byłem do końca pewny, jak szybko on tutaj będzie zasuwał, czy przyspieszy, czy nie. No, na taką odległość przewidzenie tutaj wszystkich zachowań przeciwnika jest dosyć trudne, ale jak widzicie, salwa weszła dobra. Szczorsik poczuł to. I tutaj stwierdziłem, że tu jest mój punkt, którym będę sobie przez jakiś czas operować. Ta wyspa zasłoni mnie przed częścią okrętów. Ustawimy się frontem ku wrogowi, ewentualnie pod lekkim kątem, po to, żeby mieć tutaj cały czas kogoś w zasięgu i sobie postrzelać. Ot taka miejscuła. Oczywiście możecie sobie taką miejscuwę zrobić przy każdej wyspie, to nie jest żaden problem. Tutaj pancerniki amerykańskie przód również mają całkiem niezły po tych ostatnich zmianach. Jeszcze żadnej buły z przodu nie dostałem po patchu, co nie znaczy, że nie dostanę. Widzicie, taka wyspa też bardzo dobrze zabezpiecza przed torpedami z przodu, za co bardzo ją lubię. Możemy się tak ustawić, żeby właśnie już okręt, który będzie nas torpedował, musiał tutaj ostro wpłynąć. No i widzicie, po bokach mamy okręty, nazwijmy to osłony, które w razie czego takiego delikwenta nam skasują i nie musimy się zbyt wieloma rzeczami tutaj martwić. Czasu do czasu oczywiście sobie płyniemy trochę do przodu, trochę do tyłu, żeby w razie czego jak ktoś się w nas tutaj wcelowuje, to nie miał łatwego zadania. Na razie strzały tylko na takie odległości, jak widzicie, no kosmiczne. Już 30 tysięcy jest. I mamy Tirpitza. A wiecie, że ja zawsze szukam u niego cytadel. Więc nic się nie zmienia w tej kwestii. Dalej szukam. Dalej szukam, tym razem pancernik Iowa podejmie się tego zadania. Dropclopper, to może być ktoś
kto się posługuje językiem niemieckim. Czyli właściwy człowiek na właściwym okręcie. No stara się mi pokazać tą swoją cytadelę. Nie pokazał, zebrał tylko 14 tysięcy. Niemniej, moi drodzy, bądźcie czujni, bo zaraz epokowa chwila przed wami, moment, na który czekały miliony Polaków. Z tymi milionami to tak trochę przesadziłem, niemniej dużo osób czekało. Przyjrzyjcie się temu. Ha! Dwie na jedną salwę. I w gratisie jeszcze jedna. Po to, żeby dublecik był. No, tak uczcić odkrycie cytadeli. No czy można było to zrobić lepiej? No nie da się. Nie dość, że dwie cytadele na tirpicu, to jeszcze dublet. No. Długo szukałem, znalazłem i proszę, jaka nagroda? Można? Można. Zawsze powtarzam, 1034 piksel, on naprawdę istnieje. No i potem tylko radość. Radość. I jeszcze raz radość. Zobaczcie, jak się w ogóle rozwiązała nam tutaj... Woreczek z cytadelami nam się rozwiązał. Poszło od razu. Co nie miara, w każdego. No i tak się pięknie zaczęła ta historia krakenowa. I od razu wpadło 94 tysiaki. No i cóż, stwierdziłem już tutaj, tak rozochocony tymi cytadelami w Tirpica, że no, trzeba troszkę zmienić pozycję, zbliżyć się do przeciwnika i poszukać kolejnych fragów, żeby się taka ładna bitwa nam tutaj nie zmarnowała. Bo owszem, postrzelać z daleka czasu do czasu można, ale o wiele ciekawiej się strzela z bliska. Tutaj Iowa fantastycznie nam płynie bokiem, więc już się zainteresowałem nim. Ja sam staram się właśnie nie płynąć bokiem do niego, tylko skontować, bo on też jest zainteresowany tutaj, nie wiem czy mną, ale działa na pewno w tą stronę, tutaj patrzą. A lepiej jest chyba dla niego ustawiony, chociaż nie, ja byłem dla niego lepiej ustawiony. Tutaj koło mnie jest pancernik. No właśnie, myślałem, że może Izumo dla niego lepiej stał, ale też jest skontowany. No zmienił kurs. Skądinąd bardzo słusznie, żeby nie dostać cytadeli. No albo po prostu potężnej salwy. To niekoniecznie musi być cytadela. Może nie wylosować cytadeli, a obrażenia i tak będą potworne, więc... No ale przyznajcie, że te walnięcie w Tirpica to jest to. Tyle czekania. I w nagrodę dwa razy dublecik. Dublecik cytadelowy i dublecik okrętowy. No i jak tu nie strzelać w takiego Tirpica, żeby znaleźć te cytadele, jak później tyle frajdy. No tak, no tutaj pewnie wielu fanów Tirpica, którzy jeszcze go nie mają na przykład i chcieli go kupić, stwierdziło, no, że okręt jest beznadziejny. No to oczywiście nieprawda, jest wyjątkowo dobry. No jest najprawdopodobniej najlepszym pancernikiem na 8 tierze. Zwyczajnie nawet jakby mu znerfiono trochę pancerz burtowy i cytadele zwiększono, to ten okręt ma wyśmienite działa i jako jedyny na tym tierze ma torpedy. Z dwóch burt po cztery. To jest bardzo dużo. To jest olbrzymi atut w ręce. Dlatego, no, wyśmienity pancernik.
A my się tutaj powolutku zbliżamy do dwóch ogryzków i krążownika. Krążownik dla nas to też jak ogryzek. Taki York, wybaczcie, no ale dla Ajoły jest groźny dopiero na 6 kilometrach. Tutaj jeszcze przymiarkę pomału robię. Spokojnie należy do tego podejść, bo najpierw właśnie chciałem zobaczyć jak Tirpitz, czy stoi dobrze, no stoi dla mnie źle, ale zobaczcie, York się już ładnie naprostował. Dlatego salwa w niego. No i cytadelka weszła ładnie. A my tutaj sobie pomalutku do Tirpitza płyniemy, ale York dalej jest tutaj w sferze moich zainteresowań. Dalej płynie beznadziejnie. Trzeba to wykorzystać. I tyle było naszego Yorka. No, a tutaj Tirpitz ustawiony całkiem nieźle, ale zobaczcie, jego ustawienie się będzie powoli pogarszać. Zobaczcie, ustawia się burtą. Tutaj ta salwa jeszcze bardziej w lewo trzeba było to skierować, tak jak teraz. No i teraz efekt jest taki, jak być powinien. No i mamy czwóreczkę jest 149 tysięcy. Sami widzicie, że bitwa naprawdę piękna. Dwa Tirpitze zatopione, no do dubletu. Był dublet cytadelowy, dublet okrętowy i dublet tirpicowy. Bitwa dubletów. No szkoda, że nie było dubletu 100 tysięcy obrażeń dwa razy. To już by było takie zwieńczenie serii dubletowej wyśmienite. No może innym razem. Może innym razem. No na pancerniku teraz zrobienie 200 tysięcy wydaje mi się, że jest już dosyć problematyczne. Ktoś mówi, że mu zaje, tak? Jakieś fragi. Możecie obejrzeć ten film jeszcze raz, prześledzić te kile. Czy ja tu komuś coś ukradłem? Diorka zdjąłem sam. Tirpitza 20 tysięcy dobiłem sam. Nie widziałem żadnych torped w wodzie, niczego. Jak on tutaj chciał go dobić? To z tych swoich działek? Rozstrzelać go chciał? To ja mam problem. A umówmy się, że mam trochę większy kaliber z rozstrzelaniem Tirpitza. No nie wiem. Nie wiem, jaki pomysł na grę. Gdzieś dwa, aż dwa ukradłem. Fiu. Tutaj ta Ajoła miała fart chyba w dwóch momentach. Zobaczcie, 13 kilometrów. Przycelowane było nędznie. Więc to nie był fart. To było kiepskie celowanie i zaczął już odbijać w prawo. Za chwilę będzie miał fart. O, tutaj mogłem tego Kagero ukraść. Zobaczcie. Tak patrzę, że jest ogryzek, a brakuje mi piątego, to się nie szczypie, ale był szybki, tak jak mówię, no ja chwilę namierzam, 30 sekund przeładowuję, zanim komuś coś ukradnę, mija odpowiednio długi okres czasu, więc zobaczcie, tutaj. To wyglądało, że będzie ładne, ale wszystko weszło przed okręt, więc no też powiedzmy, że źle przymierzyłem, trzeba było w górę. No i łupie w nas Ajoła. Po nadbudówkach, ładnie, przymierzone, 9 tysiaków.
i znowu ładnie odbija. Na razie Joseph 20 gra tak jak trzeba. Macie 6 się pocisków ześlizgnęło, więc jeśli się ładnie skontujecie, to Ajoła pięknie dinguje. Ten Agato jeszcze też tak wygląda apetycznie, w sam raz na salwę. No i teraz, moi drodzy, patrzcie i podziwiajcie, jak to ładnie weszło. Och, a zobaczcie na lewą stronę, jaki woreczek z medalami się nam tutaj otworzył. 4 medaliki. W tej bitwie też pięknie zagrał tutaj przeciwnik, 6 fragów zdobył, też bardzo dużo medali. Więc gratulacje dla, matko, Boza coś tam. W każdym razie, o jest, Boża Lampka, chyba Polak, no tak przynajmniej można to przetłumaczyć. No Boża Lampka tutaj naprawdę też wniosła dużo światła i blasku do tej gry. Gratuluję, bardzo ładna bitwa. No z przykrością stwierdzam, że nasz team był lepszy. A tak to wygląda, no wygląda to pięknie. Mam nadzieję, że bitwa wam się podobała, no nietuzinkowa się trafiła. Tak jak mówię, miałem taki tydzień krakenowy, no pewnie już trwać nie będzie, no ile może. Tyle medali zdobył tutaj przeciwnik. Tyle ja. Mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. No to najlepszy kraken na kanale póki co. Tak to wyszło, nawet zarobek jak na taki okręt zacny. Dzięki za oglądanie. Hej!